Siema, siema, z tej strony Hadzibik, podaję z grania Wiedźmina pierwszego, jesteśmy na bagnach, będziemy próbowali zaraz aktywować tego golema, jeszcze muszę tylko z druidami o tym pogadać. Aczkolwiek próbowałem to zrobić inaczej i walnął mi piorun. Więc to był zły sposób. A patrzcie, zostali zwiadowcy zakonu, a nie ma Zygfryda. A, no przecież on wrócił, a czemu oni zostali? Bez sensu. Dobra, lecimy z tym koksem. Już się uleczył trochę. Jest tu miejsce na ognisko? Ognisko, 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 ognisko. Nie ma. Dobra. Bo już chcieli kasę pewnie, nie? Za dużo pieniędzy. Muszę skombinować. Bo kupiłem zbroję. Słucham cię. Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę. Nie, nie. To znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba... Jak mawiała znajoma czarodziejka. Zgoda. Przyjdź kiedy... O nie! Kiedy ma za 500 terenów? Z jaj. Gwynblade. Może jest inny sposób. Na przykład z tymi piorunami, z tymi... Kurde, nie wiem. Aż 500 muszę zrobić. Wszystkie chłopcy zrobię, wszystko wydałem na zbroję. Dobra. Napisali w internetach, że jeżeli... Ale pada deszcz. Jeżeli będzie padać deszcz i wbijesz drut, to też się uda. Czekaj, czy to nie naprawili. A spróbujemy. Czekajcie, jestem ranny przecież. O, działa! Czekaj, kurde. O. Nie, o, za zginę. Escape, wciskam escape. Kurde, zacznę się, bo nie mam 500 terenów. Nafaszerować miksturkami. Trochę wilk. Co robisz ty? Czym na golema? O, nie mam wpisu o golemie? Nie dostałem tej księgi przypadkiem?
O, jest. Eliksir Sasoglema jest, okej. Co to? Dobra, uznajmy, że srebrnym mieczem. Nie, że taki ranny. Dobrze by było, żebym zaatakował teraz. Żelazny wyjął. Oh well. Trzeba trzy iglice aktywować. Jak będzie golem między nimi, to dostanie piorunem. Dostał? Już nie widać. Dostał. Nie wiem. Ma obrażeń, zadaję spróby żelaznym. Jeszcze mniej. A skąd ta krew się dzieje, bierze? Chyba szybciej będzie po prostu tymi pylonami, niż się męczyć mieczem. Niepoczęnie ten eliksir piłem. Trzeba było go trzymać. Dobra. Czekajcie, bo ja sobie zrobiłem dwa save'y. A, przetrwamy to. Ach, mi szkoda tej mikstury. Opuściła, dobra. Już koniec? O, trzy razy go walnąłem. Sefira. Czy teraz będę mógł wejść? Ech, a teraz muszę z tym dupkiem wrócić do miasta, tak? Z nim pogadać. Trochę
rozczarował. Takie było. Wiecie, takie boss niby grał na tym trudnym poziomie. Takie, nie, nie musisz spać. Wstawaj! I to był punkt mocy. Za jego pomocą mogę się teleportować. O! Nie to? To mi się nie świeci. W tym posągu na pewno był punkt mocy. Dobra, walić to wracamy. Klasycznie. Tu jest. Zrobić tą miksturę od razu serca golema, ona chyba srebrny talent daje. Bywaj. Żaden deszcz nie ugasi wieczne... Spróbujmy. Tak? Mam wyniki sekcji. Słucham. Nie dało się nic ustalić. Jak to? Jakby to powiedzieć... pomyliłem fiolki i... Nic? Zupełnie nic? Absolutnie. Każdy popełnia błędy, Raymondzie. Tak, masz rację. Muszę się... prosta dedukcja. Nie teraz. Może jeszcze te zefiry mi potrzebne są, 4. Mi się wydaje, że wszystkie znalazłem. Czekajcie, bo ja mam tą notatkę niby. Zefir. No bez jaj. Leje jak scena. Ja coś muszę na ołtarzu dać? Do zob... O, jest. Co, tylko te, których mi brakuje, tak? Nie.
To chyba mam i set. I esat chyba to ta. Każdy też może wszystkie mam, tam było 10 napisane, że ich musi być. Ozok Melitele, o. To znaczy modlitwa. Co mam tam przekazać? Żona. Przyszedłeś się pomóc. Nie jestem zbyt religijny. Melitele kocha wszystkie swoje dzieci. Nawet te. To miło z jej strony. Czym mogę ci. Prowadzę pewne poszukiwania i dostałem wskazówkę, której nie rozumiem. Przyszedłeś we właściwe miejsce. Bogini. Wskazówka mówi o potrójnej bogini. Zresztą. Trzy oblicza, tak. To pasuje do Melitele. Spójrz na ten posąg. A słowa o ofiarach? Melitele przyjmuje jedynie ofiary z płodów natury, owoców. Pani, pobłogosław ten przybytek i spraw. Jak kwiaty mamy jakieś w schowku? Przynosisz ze sobą kłopoty? Szkoda dla was. Cholera jasna. I to masz. A drugi posąg jest na bagnach. O, nie mam kwiatów, sprzedałem, pozbyłem się ich. Może ty masz jakieś poziomki? Co pod... A kwiaciarka jest przecież na tym, na targu. Że ona pewnie będzie chciała dużo pieniędzy, a ja zdaję z tym biednym wiedźminem. Różne widziałem dziwadła, ale takiego. A zobaczymy. Potrzebuję dwóch bukietów chyba. A może jakieś jagódki czy inne jabłka by się nadały. Leje jego mistrza do miasta? Widziałam. Żaden deszcz nie ugaśni wiecznego ognia. Szkoda gadać. Powiadają, że do miasta przybył rzeźnik z Blawikę. Jak go spotkasz, uciekaj. To podobno okrutny. O co? Zobaczmy. W czasie deszczu robię się smutna. Dawno już tak nie padało. Tak chyba cały bagno będą się przebiec, żeby wszystkie te kryształy porozdawać, no nie? Co ci w kwiatach nie pasuje?
Może chodzi o jedzenie? Wieczny ogień wypełni me serce. Dawno już tak nie padało. Karnarka. Co podaj? Ser? Spróbujmy. Skierował lalkę, jagody i ser. Mięso nie brałem. Widziałeś te dupeczki na rogu? Tak, ale nie jesteś. Spać mi się chce. Czekajcie, jeden przypadkiem mam znaleźć. Dwa są z posągów w ołtarzy Melitele. O, cukrowa laleczka też się nada, tak? Otrzymano. Muszę zdobyć jeszcze jedną safirę, o. O tą przypadkową? Dobra, zobaczmy glosariusz. To mam. To też mam. Malkat. Powinienem mieć. Dosyć dokładnie przeszukałem kanały. O, jest, dobra. Oto tego nie mam. O, dwa są z Melitele, tak? Od Melitele. Okej. Okay. Trochę muszę odpocząć teraz, żeby ten, żeby tego dupka przekonać. Talar. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Pamięć. Diabli nadali. A zobaczymy, czy coś zamagać, jak nie, to będziemy kombinować z odpoczynkiem. Czym ty jesteś? Jesteś? Ano jest. Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Mam na to niezbyt... O co znowu? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt... Pomyślimy. Tak? Chciałem spytać o dowódcę Gwardii Król... Widziałem go jakiś czas temu na mieście. Był zajęty kopaniem jakichś pederastów czy innych złoczyńców. Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście wiedzą, że dowódca Gwardii nienawidzi wszelakich dewiantów. A w szczególności ciot. Rzeczywiście wszyscy wiedzą. Tak? Bywaj. Tak. Jestem... Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię Salamana. To nie będzie... Tak, to elementarne. Przeciągnąć Azira w pułapkę. I teraz powiemy, że Baranina będzie na bagnach tam, tak?
Jeszcze nie tworzyłem tej wieży. Kurde, tak będę biegać teraz. Znowu ci będą chcieli ode mnie pieniądze, ja nie mogę. Już powinien mnie wpuszczać przecież. Mi płacą. Cholera jasna. Muszę znaleźć. No dajcie żyć. No dobra, chła. Czego? Bywa. Dobra, idziemy na bagno. Znowu. Się nabiegam? Przejtuj się. Będzie się można kąpać! Chcesz pociupciać? Usługi do tra... Przewieź mnie czas to... A też może będę też... Jesteś gotowy? ...używać tych kryształów, żeby... Tak. ...wsadzać je do tych wszystkich posągów i tak dalej. Trzeba było przeczytać wcześniej te wskazówki, to bym nie musiał teraz wracać. To już jest. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Gdzie ten posąg był tutaj? Jaka je miała, ty? Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. No to teraz nie będę wiedział, który... Mi brakuje. Źle zrobiłem. Po co tu wracałem? Dobry.
Raymond ma ostatnią. To przypadkową chyba. To się nie klei. Tak. Mam dobrą wiadomość. Uciesz... Zabiłeś... Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadnie... Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli... Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy... Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnice potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży. Albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. O, czyli mam teraz wszystko dopiero. Debil. Kurde. Spać mi się chce. I teraz rundka po tych wszystkich obeliskach, tak? Mam wszystkie? Jest w questie napisane, masz wszystkie? Muszę zmieścić sefiry w obeliskach. Dobra, wszystkie są. Okej, zajebiście, lecimy. Ojej. O, żebyś coś do mnie kupił, na przykład fistech. Tak. Usługi przewoźnika. Dokąd? Dokąd? Transport. Przeczas. Jesteś gotowy? Tak. Panie, może potrzebujesz łodzi? A zróbmy, wyjdźmy ze strefy komfortu. One są oznaczone, te obeliski są. Przejdźmy się w drugą stronę. Aż to zawsze się chodzi tamtą stronę, no nie? To teraz pójdźmy inną stroną. Jak dobrze, że pada. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają.
Że nie będzie tu tych. Nie ma, dobra. Orbaków. Dwugrot. To już dwie. Fira połączyła się z obeliskiem. O, znikają z mapy, cudownie. Cię wciąż działają. Patrzcie, ja byłem... A, ja też zostałem, że ja... Tego nie da się uciec praktycznie. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Dobra, już jestem. Stara musiała podkurzać. Miałem przerwę włączyć.
To ile? Trzy obelski zostały, tak? Sephira połączyła się z obeliskiem. Sephira. Pamiętam, jak pierwszy raz grałem w Wiedźmina i myślałem, że to jakaś taka, wiecie, dodatkowa aktywność, w ogóle nie związana z kampanią. I byłem bardzo zaskoczony, że to było potrzebne do ukończenia kampanii. Taki złożony quest, że wiecie, z różnych miejsc dostajecie te Sephiry, tak? I nie wiadomo, o co chodzi. No i tak wydawało się to takie dodatkowe, takie ekstra, no nie? Dla takich osób, które by, wiecie, ze ściany. Tutaj to okazało się, że to główna aktywność jest. O, cała armia na nie wyskoczyła, jestem taki... Sephira połączył. Taki chorowaty trochę. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Patrzcie, poza ten oskok, kurde, w ogóle rany dostaję normalnie. Ciekawe, Emilia jest może takim potężnym składnikiem alchemicznym. Wezmę tego trochę. Całe dwie sztuki. O. Sephira połączyła się z obeliskiem. Ruszcie, rusz. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. To już było 10. Jeszcze został niby. O. W wiosce. Szalony, zaklęcie działa. Drzwi do wieży powinny stać otwory. Mogę powiedzieć Kalksteinowi, że wykonałem zadanie. Co to było? Chcę mnie wpuścić. No bez jaj, ruszcie. Ciągle się rozwija i potrzebuje cegieł. Kurde, bo w środku mam odpocząć. A tu ognisko się pali, w sumie to też mogę. Co to było? O! O czym ogromu nie mogę? A lepsza baza, tak? Czyli do tego... Biała mewa... Czekajcie, żeby nie... Bo białą mewę można robić z białej mewy, tak? A nie chcemy tego. O, widzicie? I bym tylko przepalał niepotrzebnie... Kurde. Już? Od się narobiłem. No cóż. Co ten eliksir daje? Jeden srebrny punkt.
Gdzie on jest? Elixir... O, jest. A. Ulepszenie. Wschód księżyca. O, dalej jestem zatruty. Bez kółka mnie trzyma, tak? Nie, grom. Dobrze, bo gromu już nie ma więcej, więc dobrze, że mnie trzyma. Idziemy do tej wieży. Dwie godziny. Kurde, te strzelają, paskudę. Psio! Gin! Klikam. Dobra. Grom jeszcze działa, tak? Co, jeszcze nie za dużo tego mam, puszczyka mogę jeszcze łyknąć sobie. O, zatruty byłem. Dobra, zaś się zregeneruję. Idziemy. Niedługo dowiesz się prawdy. Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Ma... Tak, pośpiesz się. Nie możemy... Pracuję na... Tajemnica pioruna i tarczy. Czy to wszystko? Spodziewałem się więcej. Akcji. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kermoren. Mogę się ruszyć. Thank you.
Magister, skończ z tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie, dwie pieczenie na jednym ogniu. Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. Wow. Uguszony, no. Kończmy. Nie wiem, jak miałem się bić. Rozerwę cię na strzępy. Koniec? Poddali się? Uciekają. Azar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez ciebie! Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Jeszcze się spotkamy, dziwolągu. Jakby to było? Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Dawedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Miał tak szybko zneutralizować truciznę. Mylisz się, moja droga, mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni niepoprawni gawędziarze zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Teraz to na pewno się nie domyśli. Triss? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. No cóż, test wypadł pomyślnie, jesteś w pełni. Triss, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne, trafiłam na... Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem, alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne? W Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie... Sądziłem, że test wy... Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. Mogłabyś pomóc mi... Odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I... Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowy. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne.
Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się... To znaczy, że nie powinienem interesować... Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? Wspomniałaś o anomaliach magicznych. Tak. Mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze, same mogą... Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina. Co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. Pewnie tego nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się. Nie pamiętam. Dlatego będę potrzebować twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są czujki magiczne. Rozmieścisz je w różnych miejscach w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii. Tak. Zawsze skory do Od tego są bliskie. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze. Idealnie pasuje do umieszczenia czujki. Da nam to typowy trójkąt Radcliffe'a. Jak wiesz, triangulacja magiczna jest... Skąd się tu wzięłaś? To długa historia. Kiedy wy uganialiście się bez ładu i... Co okazało się jednak? Nie wiem, jakim cudem. W każdym razie ja uruchomiłam swoje koneksje i postanowiłam poszukać salamandry Z jakim skutkiem? Bardzo dobrym. Wiemy o niej już bardzo wiele. I ty... Czemu nie to? Wszystko ma swoją cenę, Wiedźminie. Żeby zdobyć informacje, musisz być cierpliwy. Z kim rozmawiał? Słyszałeś nas? A, takie tam... Brzmiało po... Nie przejmuj się tym, Geralt. W zamian za informację o sam... Tym niemniej... Zaufaj mi, to nic... Do zobaczenia. Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Loivarden. Nie przepadam za... Będzie tam wiele ważnych osobi... Sam nie wiem. W tym królewna Adda. Odczarowana przez ciebie... Zastanowię się. No i... Przekonałaś mnie. Może... Przyjęcie zaczyna się o 18:00. Masz tu Glade zezwalający... Glade? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny... Coś mnie... Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z Glade'ami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu... A mój Glade? Cóż, musiałam Fikcyjnie. Pamiętam? Owszem. Nie wiem. Geralt? O co? Cóż... Już było przecież. Do Dobra, na tym będziemy kończyć. Dzięki, że oglądaliście. Słyszymy się jutro. Cześć.